Dzień dobry, Piotr Mróz. Czwartek będzie bardzo ciepły i słoneczny. Temperatura sięgnie nawet 30 stopni Celsjusza. Piątek i sobota będą już nieco chłodniejsze, z możliwymi przelotnymi burzami. Niedziela w granicach 25 stopni, bez deszczu. Od poniedziałku deszcze i temperatura około 21 stopni. Środa, 19 lipca, zaczynamy Flash Info TV. W dzisiejszym wydaniu powiemy o wyścigu MTB w Jugowie, turnieju piłki nożnej w Tłumaczowie, zbieraniu ziół w Suszynie. Weekend minął pod znakiem sportu. W sobotę 15 lipca w Jugowie odbył się wyścig MTB. Przygotowana na tę okazję trasa robiła wrażenie ze względu na zróżnicowany teren oraz poziom trudności, zwłaszcza na podjazdach. W wyścigu wzięli udział zawodnicy i zawodniczki w wieku od 2 do 14 lat, startujący w kilku kategoriach wiekowych. Między innymi młodzik i młodziczka, żak i żakinie, szkraby i krasnale. Także w sobotę w Tłumaczowie odbył się turniej piłki nożnej, który rozegrano na Orliku. Ta impreza to jest czwartą imprezą z cyklu w naszej gminie poprzedzający w lipcu turniej. I później mamy dla dzieci juniorów do w sierpniu. Jest to finansowane przez częściowo przez osoby, drużyny, które biorą udział i gminę Radków i Sołectwo Tłumaczów. Rozumiem. Jeżeli chodzi o drużyny, które biorą udział, to są drużyny wszystkie tutaj od nas z gminy, tak? Nie, akurat nie, bo jest w tej chwili jest drużyna z Waliszowa, dwie granice Tłumaczów, jedna drużyna jest Zjednoczeni, Old Boys, Ścinawka i Power Nowa Ruda. No praktycznie dwie drużyny spoza terenu gminy Radków. O główną nagrodę walczyło 6 zespołów. Mecze były pełne emocji i rozgrywane w duchu rywalizacji fair play. Na murawie znaleźli się nie tylko młodzi zawodnicy, ale również oldboye ze Ścinawki, którzy dzielnie z nimi walczyli, jak równy z równym. Pogoda dopisuje, samopoczucie też. Jak widać, tutaj chłopcy zalegają, odpoczywają, nabierają sił do następnych meczy. No niestety nie udało się pierwszego meczu wygrać, no ale cały czas nadzieja w nas trwa. Dzisiaj ile meczy was czeka? No, jest 6 drużyn, więc matematyka wskazuje, że chyba 5 meczy powinniśmy rozegrać. Co jest do wygrania? No i bodajże jest puchar, no a na pocieszenie jest skrzynka piwa i kiełbasa dla każdego uczestnika. Czyli rozumiem, że wspólna zabawa po meczu będzie, tak? No będzie analiza na pewno dogłębna sytuacji boiskowych, będziemy na pewno je długo i wnikliwie analizować. Także myślę, że czeka nas długi wieczór. 18 lipca w Suszynie odbyło się zbieranie ziół. Zapraszam na krótki reportaż z tego wydarzenia. Po dotarciu do pięknie położonej Suszyny, na początku trafiłem do stałego punktu turystycznego, czyli wieży widokowej. Po krótkim zachwycie nad widokami, które doskonale znam, ale za każdym razem robią na mnie ogromne wrażenie, zawróciłem, aby znaleźć drogę do Wiaty. Miały tam spotkać się osoby, które w Suszynie suszą zioła. Na miejscu zostałem bardzo miło powitany. Zbieraniem ziół zajmują się głównie panie, jednak znalazł się tam także jeden rodzynek, który, jak wytłumaczyła mi sołtys Cecylia Skwarło, jest podporą i prawdziwą męską ręką pomaga w zbieraniu i suszeniu, a także przy innych imprezach we wsi. Chodziliśmy po łąkach, gdzie mogłem zobaczyć, w jaki sposób zbierane są zioła. Następnie dotarliśmy do szopy, w której suszyły się już gotowe wiązanki ziół i zbóż. Jak dowiedziałem się, we wsi odremontowano również zabytkowe kapliczki. Udało mi się zwiedzić jedną z nich. Po powrocie pod Wiatę zostałem urażony wspaniałymi opowieściami o życiu wsi, jak również o ziołach. Dowiedziałem się, do czego są potrzebne, ale również jak bardzo mogą być niebezpieczne. Dlatego zbieranie ziół pozostawiam fachowcom z Suszyny. Oprócz wywarów i herbat, z ziół przygotowywana jest sól do kąpieli oraz różnego rodzaju olejki do pielęgnacji ciała. Suszyliśmy od dawna, ale postanowiliśmy zrobić z tego święta, więc w tym roku obchodzimy piąty dzień suszy. Każda pani gdzieś w domu suszyła, ale że sama nazwa miejscowości zmobilizowała nas do tego, że susz, więc susz z Suszyny. I zrobiliśmy sobie takie małe święto, rozpropagowujemy nawet naszą miejscowość, że susz z Suszyny,
że Suszyna nie tylko z kamienia słynie, bo mamy też kamień, który minerały szlachetne, ale i Susz, który jest przepięknie, na pięknych łąkach, z daleka od szos. I każdy może sobie wyjść na spacer i pozbierać zioła, które przyniesie do domu. A jednak zbieranie ziół to nie jest taka prosta sprawa, ponieważ można się rozchorować czy złapać inne rzeczy. Skąd czerpią panie tą wiedzę? Przede wszystkim najpierw od dziadków, od rodziców, a teraz wszenobylski internet. Jeśli nie wiemy, co, jak działa, bo zioła też nie tylko pomagają, ale szkodzą. Przedawkowanie ziół jest wręcz nieraz skutkuje ciężką chorobą, nie mówię już, że śmiercią. Z tych ziół powstają napary, powstają przepiękne bukiety, bo kwiaty, susz przekwitnięty, niektóry nie nadaje się już do naparów, ale nadaje się na piękne bukiety, które w zimie tworzą miłą atmosferę. W sposób naturalny, bez dodatków, chemikaliów, własną pracą można uzyskać kosmetyki, które kobiety tak chętnie używają. W trakcie pracy nad ziołami, które trzeba oczyścić i rozdzielić, kobiety opowiadają o zabawnych i często pouczających sytuacjach związanych z ziołami. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia Suszyny i zobaczenia, jak trudna i mozolna jest to praca. W niedługim czasie z suszonych zbóż i kwiatów powstaną również wianki. Proces ten również jest bardzo długi, ale jeszcze raz zachęcam wszystkich do odwiedzin tej pięknej i często omijanej miejscowości. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Flash Info TV. Dziękujemy i zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia za tydzień.